Szkoła podstawowa nr 2 w Zawierciu jest najstarszym budynkiem szkolnym w mieście i w całym powiecie zawierciańskim. To zabytek klasy 0. Była to szkoła fabryczna dla dzieci robotników Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie. W 1906 roku przystąpiono do budowy tej szkoły według projektu inżyniera Hugona Kudery. Wybudowano piękny budynek w stylu gotyku szwedzkiego. Powstała najnowocześniejsza szkoła w Zagłębiu. Posiadała centralne ogrzewanie, oświetlenie, elektryczny dzwonek, kanalizację, a nawet kinematograf. W 1919 roku w szkole zagościł telefon. Szkołę otwarto 12 grudnia 1907 roku. Cały personel liczył wtedy 15 nauczycielek, 7 nauczycieli i 2 prefektów, którzy opiekowali się grupą około 1000 uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły był Konstanty Piotrowski. Szkoła posiadała 2 orkiestry i własne instrumenty muzyczne. Dyrygentem i nauczycielem muzyki był pan Lamperski. W rok po odzyskaniu niepodległości szkoła mieściła największą w swej historii ilość uczniów. 2150 dzieci. Uczyło ich zaledwie 20 nauczycieli. Toteż w 1916 roku w szkole rozpoczęło działalność prywatne seminarium nauczycielskie żeńskie, którym od 1917 roku kierował ksiądz Bolesław Weisler. Pierwsza matura w seminarium odbyła się w 1918 roku. Seminarium nauczycielskie w Zawierciu było najstarszą placówką tego typu w Zagłębiu Dąbrowskim. W latach okupacji hitlerowskiej budynek szkoły przemianowano na magistrat, gdzie mieściły się urzędy niemieckie oraz kancelaria burmistrza niemieckiego Wilhelma Fricka. Tablica umieszczona na budynku szkoły upamiętnia postać 44 harcerzy zaginionych w czasie II wojny światowej. Tablicę ufundował hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Zawierciu.